Rozmawiamy dzisiaj z Michałem Dobrowolskim, fizjoterapeutą koni, specjalistą dopasowywania siodeł i dystrybutorem siodeł WOW. Michał, jesteś zoofizjoterapeutą, jesteś inspektorem Otos Animals, a jednak siodła i wszystko, co z nimi związane, to jest twój konik. Powiedz nam, skąd zainteresowanie akurat tą tematyką? Powiem szczerze, że zainteresowanie siodłami się wzięło stąd, że sam mając swojego pierwszego konia, zrobiłem chyba wszystkie możliwe błędy, jeżeli chodzi o siodła, które miały beznadziejne konsekwencje, no i głównie właśnie dla tego konia. I pamiętam, że wtedy szukałem jakby jakiejś rady, pomocy, wsparcia, jeżeli chodzi o temat siodeł. I w zasadzie z każdej strony, gdzie o taką pomoc prosiłem, no nie udawało mi się jej uzyskać. Efekt był taki, że przykładowo podczas treningu przy pierwszym galopie mój koń połamał mi rękę i bardzo wiele miesięcy, bardzo dużo pracy na pewno była stracona przez to, że właśnie nikt nie potrafił pomóc mi właśnie w dopasowaniu siodła. Także to jest takie ciekawe. Natomiast jakby łącząc to z moją działalnością w Otos Animals, wydaje mi się, że to jest naprawdę działanie na podobnej płaszczyźnie. My w Otos Animals jakby przeprowadzamy bezpośrednie interwencje, gdzie zwierzęta są traktowane w niehumanitarny sposób, ale też ważne są dla nas takie działania edukacyjne, gdzie uświadamiamy właścicieli o potrzebach zwierząt, gdzie też edukujemy ludzi i podobnie w zasadzie jest z siodłami. Ja teraz oprócz tego, że konsultuję dopasowanie siodeł wszystkich marek i zawsze staram się na konsultacji zostawić taką część wiedzy dla właściciela, żeby nie tylko zapamiętał, że skonsultowałem siodło, że mu wypisałem protokół, że sprawdziłem wszystko to, co było potrzebne, ale że nauczyłem go czegoś i tą wiedzę może przekazać dalej, może ją potem rozszerzać. Jakby jakąś wiedzę mu zostawiłem, to też jest bardzo fajne uświadomienie, bo tak naprawdę to właściciel na co dzień jest tym koniem i to od jego decyzji, od jego wiedzy, świadomości zależy taki szeroko pojęty dobrostan konia. A jak oceniasz właścicieli koni w Polsce? Czy temat dopasowywania siodeł to jest coś, o co wszyscy dbamy? I czy widzisz może zwiększającą się tendencję właścicieli koni do poszerzania wiedzy na ten temat i do dbania o to, jak siodło leży na grzbiecie ich koni? Muszę powiedzieć, że jest w tym temacie coraz lepiej. Ja też jak zaczynałem interesować się tym tematem w Polsce, to słyszałem od weterynarzy, od autorytetów, których jakby słuchałem we wszystkich innych dziedzinach, że siodło, no tak naprawdę każde dobre. I tutaj nie ma problemu, wystarczy, że pójdziesz do sklepu jeździeckiego. I dopiero jak pracowałem w Anglii, też byłem za granicą w Niemczech, w Belgii, gdzie jakby dostrzegłem, jak ogromne znaczenie ma dobrze dopasowany sprzęt, jak dużo potrafi pomóc, jeżeli jeźdźcy i środowisko jeździeckie ma tą świadomość. I myślę, że w Polsce poprzez to, że mamy bardzo dużo teraz rozwoju, jeżeli chodzi o fizjoterapię koni, bardzo dużo konferencji, bardzo dużo dzieje się w tym temacie, no to coraz lepiej dostrzegamy taki jakby całościowy obrazek dobrostanu koni, że koń to nie jest tylko i wyłącznie przykładowo trening, ale też nie jest tylko i wyłącznie żywienie, weterynaria, czy rozczyszczanie kopyt, ale że to wszystko musi działać w harmonii. I tak naprawdę ważne jest to, że dopasowanie siodeł też nie jest ważniejsze od innych elementów, też nie może bez nich współgrać, no ale z drugiej strony inne też elementy nie będą działały, jeżeli zapomnimy o tym kawałku układanki. Ale myślę, że dzieje się naprawdę dobrze. I to też jest taka moja misja, żeby oprócz tego, że jakby pomagać bezpośrednio koniom, no to uświadamiać właśnie środowisko jeździeckie i coraz więcej o tym mówić i gdzieś tam tą wiedzę szerzyć dalej. Niedawno wróciłeś ze szkolenia u Davida Kempstala i na pewno przywiozłeś ze sobą sporą dawkę wiedzy. Czy możesz podzielić się z nami jakimiś nowościami dotyczącymi siodeł? Powiem szczerze, że nie wszystko mogę zdradzić, bo David też sobie zastrzegł, że część jego obecnej pracy są to wynalazki jeszcze przez opatentowanie. Natomiast zawsze spotkanie z nim i kolejne szkolenie to jest taka duża dawka dla mnie wiedzy i motywacji, bo no on jest rzeczywiście wynalazcą, ma taki umysł. I to, co tworzy, przez cały czas o tym myśli, jak usprawnić technologię, jak coraz efektywniej dopasowywać siodła i też inny sprzęt. Dużą uwagę teraz poświęcił
anatomicznym ogłowiom, które też w najbliższych miesiącach wprowadzi, jakby swojego autorstwa, pokazywał nam prototypy, pokazywał nam, jak pracuje na drukarce 3D, pokazywał nam komputerowe wyliczenia, które miały na celu stworzyć takie ogłowie, aby jak najmniej było nacisku w niepożądanych miejscach, aby było jak najmniej drażnienia nerwów, aby koń się czuł w ogłowiu tak jak bez ogłowia, a jednocześnie żeby to ogłowie było i żeby można było z niego korzystać. Natomiast to, co było najciekawsze obecnie, i myślę, że to jest bardzo cenne, żeby też się tym dzielić, jest to bardzo duży wpływ mocowania popręgu. Powiem Wam, że podczas tego szkolenia w zasadzie jeden dzień poświęciliśmy w dużej mierze na ocenę mocowania popręgu. Nawet na samym egzaminie na koniec szkolenia 30 pytań aż było z tego, w jaki sposób mocować popręg w różnych sytuacjach i w różnych przypadkach budowy konia. I wydaje się, że popręg to jest taki mały element i tak naprawdę wiele ludzi mówi, że popręg, nieważny jaki jest, można nawet jeździć bez popręgu. No dla mnie to jest ryzykowne, jeżeli ktoś się decyduje, ale jeżeli już chce jeździć, na swoje ryzyko oczywiście. Natomiast uważam, że w momencie, jak już zapinamy ten popręg, to musimy wziąć za to odpowiedzialność i wiedzieć, że ma ogromny wpływ na równowagę siodła, na rozkład nacisku, na to, jak siodło leży. Możemy mieć super dopasowane siodło, a popsuć wszystko mocowaniem popręgu. Jednocześnie przy pewnych trudnościach w dopasowaniu siodła, przy bardziej skomplikowanych sytuacjach, przy siodlarstwie rehabilitacyjnym, popręg jest bardzo mocnym narzędziem, którego możemy używać. Możemy używać świadomie i znacznie poprawić komfort konia i znacznie poprawić dopasowanie siodła. I mam tutaj na myśli zarówno samo mocowanie popręgu, czyli w jaki sposób układają nam się przystuły, ale też sam popręg, bo jedno i drugie jest tutaj rzeczywiście ważne. To mam jeszcze takie pytanie o rady dla właścicieli, dla jeźdźców. Czy uważasz, że jeźdźcy sami mogą dopasować siodło do swojego konia, czy to jest raczej temat, z którym powinni się zwrócić do osób, które zajmują się tym na co dzień? Powiem szczerze, że ja bardzo doceniam takich zaangażowanych właścicieli koni. Sam na konsultacjach czy na szkoleniach czerpię dużą przyjemność z rozmowy z osobami, które rzeczywiście się troszczą, które chcą się nauczyć, które też się uczą na swoich błędach. I zawsze jest dla mnie bardzo ważna każda informacja zwrotna od właściciela, no bo tak naprawdę to on na co dzień przebywa z koniem, to on widzi zmiany, to on zna tego konia od jakiegoś czasu i to tak naprawdę od niego zależy, na ile ten koń będzie w komforcie i w zdrowiu. Natomiast myślę, że sam proces takiej konsultacji dopasowania siodła, który jest złożonym procesem, ja też się kilka lat do tego przygotowywałem i uczyłem, żeby przeprowadzić to tak w kompleksowy sposób, powinno się przekazać komuś, kto zajmuje się tym profesjonalnie. Myślę, że raz na pół roku, czy może trochę częściej w trudniejszych przypadkach, a trochę rzadziej znowu w przypadkach łatwiejszych, warto zainwestować w taką konsultację i dowiedzieć się wszystkiego na temat wpływu grzbietu na dopasowanie siodła, na temat samego siodła i jego bieżących zmian, które w nim zachodzą, na temat tego, jak statycznie to siodło leży, no i najważniejsze też, jak takie siodło leży w ruchu. Warto wiedzieć, że pod dobrze dopasowanym siodłem koń się będzie zmieniał. Więc to nie jest tak jak dla nas zakup butów, w których możemy chodzić latami. Na naszej stopie nie mamy tak dużo mięśni, jak koń na swoim grzbiecie. Więc dlatego proces jest złożony i co ważne, jeżeli dobrze dopasujemy siodło, to tak jak osoba chodząca na siłownię albo uprawiająca aktywność fizyczną, muskulatura koni się zmieni. Jeżeli ktoś mówi, że dopasował siodło 5 lat temu i cały czas dobrze leży, to zapala mi się taka czerwona lampka, bo to może oznaczać, że po prostu mięśnie są u konia skompresowane, że są przykurczone, że jest tam atrofia i rzeczywiście w takiej sytuacji może i przez 5 lat nic się nie zmieniło. Natomiast jeżeli zrobimy to dobrze, koń się będzie zmieniał, będzie się rozwijał, i siodło powinno się z nim rozwijać. Co ważne, zmiany zachodzą też w samym siodle. Nawet jeżeli prawidłowo je użytkujemy, mając przykładowo wełniane wypełnienie albo pełna naturalna albo syntetyczna, tam zawsze się będą przesuwały włókna, tam zawsze trzeba będzie co jakiś czas
zrobić małe korekty. Nawet niech to będzie co 3 miesiące, co pół roku drobne przesunięcia, chociażby pod zamkami do puślizg czy pod przystułami. To jest jakby naturalny proces. No i oczywiście naturalne jest to, że koń będzie wymagał, aby to siodło dostosowywać. Super, w takim razie dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.